Did you drink your water this morning? Czy piliście już wodę dzisiaj rano? Ah, good. Today we'll talk about a little bit more about genes. Dzisiaj będziemy znów mówić na temat genów. Gene is letters. Gen to litery. This is how chromosomes look like. Tak wyglądają chromosomy. You see the two chromosomes, one from mother. Tutaj widzicie dwa chromosomy, jeden od matki, one from father, a jeden od ojca. Is sort of bound together here. Połączone są w tym miejscu. Sort of tied up together. Związane ze sobą razem. So this is one pair of the chromosome. Tutaj mamy jedną parę chromosomów. So in our nucleus, tak więc w naszym jądrze, in the cell, w komórce, we have a 23 pairs of chromosomes. Posiadamy 23 pary chromosomów. So each chromosome have numbers. I każdy chromosom ma pewne numery. You see the chromosome number 1, 2, 3. Tutaj widzicie chromosom numer 1, 2, 3. So 23 pairs. 23 pary. This is cell. To jest komórka. This is nucleus. Jądro komórkowe. When you all untangle this chromosome and you all untangle them. Gdy rozwiniemy cały ten chromosom, tę nić chromosomową. Then you see the DNA. Wtedy zobaczymy DNA. So our genes are made of DNA. Tak więc nasze geny stworzone są z DNA. So what is then DNA is made of? A z czego składa się DNA? DNA is made of all these parts. DNA składa się z takich części. Okay. There's three different parts in DNA. DNA składa się z trzech różnych części. DNA is in a way very simple chemical structure. DNA tak naprawdę posiada bardzo prostą budowę chemiczną. Okay. This is sugar. To jest cukier. And this is phosphoric acid. To jest kwas fosforowy. Yeah. And then this is a chemical called base. A to jest zasada. If you look at DNA, gdy patrzycie na DNA, here's three different part. Tutaj są te trzy różne części. Base, zasada, sugar, cukier and phosphoric acid. I kwas fosforowy. Base, zasada, sugar, cukier, phosphoric acid. I ten kwas. When this is combined together, gdy te wszystkie części są razem związane, two of them combined together, then it become really DNA molecule. To wtedy otrzymujemy cząsteczkę DNA. Double helix. So we have four different kinds of base. Więc tutaj mamy cztery różne zasady. One yellow adenine. Jedna żółta. Adenine A. Oznaczona literą A. Adenina, adenina A. Adenina A. Then thymine T. Tutaj mamy drugą zasadę. All four different kind of bases I'm talking about. To są różnego rodzaju różne zasady. Then this blue guanine. A tutaj guanina oznaczona niebieskim kolorem and literą G. Cytosine C. I cytozyna literą C. So we have four different kinds of bases. Tak więc mamy cztery różne rodzaje zasad. So when you look at the gene, gdy spoglądacie na gen, all you are going to see is, to zobaczycie wtedy, this four different kind of bases. Cztery różne zasady. Do you know what are these? Wiecie, czym one są? These are the letters. To są litery. Letters. Litery. You know, we use alphabet. Right? Używamy alfabetu do ich oznaczenia. Okay. Let's say God. Powiedzmy w języku angielskim God. G. G. O. O. D. D. If you place D at the first, jeśli na początku umieścimy literę D, and G at the end, a G na końcu, what does it become? To wtedy co otrzymamy? Dog. Pies, dog. It's the same letter. Te same litery. But it's sequence. Ale ułożone w inny sposób. Changes the meaning. I wtedy zmienia się znaczenie. Gene is same thing. Podobnie jest w przypadku gena. You have A, T, C, G. Mamy A, T, C i G. If you replace A and T, jeśli zamienimy A na T, it's entirely different gene. To wtedy będzie to zupełnie inny gen. Gene is the letters. Gen to litery. So scientist says. Tak więc naukowcy mówią. We almost read. Scientists are reading genes right now. Naukowcy twierdzą, że potrafią odczytać ludzki genom. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. What is the purpose of letter? Jaki jest cel używania liter? Why we need to have letters? Dlaczego potrzebne są nam litery? That's right. To show. Aby pokazać. Our will. Pokazać, jaka jest nasza wola, jakieś znaczenie. To reveal our will. Aby objawić naszą wolę. What we mean?
to, co mamy na myśli. When we have a message, gdy chcemy coś przekazać, we want to share the message to others. Chcemy się podzielić tą wiadomością z innymi. There's two different way of sharing the message. Są dwa różne sposoby dzielenia się posłaństwem. Jeden sposób. Word. To słowem. Yeah. Możemy dzielić się słowami. We have to have a language. Używając języka. When you have a word, a gdy używacie języka, then you need a letter. Słów, to wtedy musicie używać też liter. To express your will. Aby wyrazić swoją wolę. Wow. And this letter. I te litery never comes naturally. Nigdy nie pojawiają się w taki sposób naturalny. The letter somebody has to sit down. Jeśli chodzi o litery, to osoba, która chce ich użyć, musi usiąść and organize and create. I poukładać je. We are bodies made of cells. Nasze ciało jest zbudowane z komórek. Can you believe? Czy możecie uwierzyć? On every single cell you have. Że w przypadku każdej komórki, którą posiadacie, somebody wrote letter. Ktoś w tych komórkach napisał pewne litery. It is not coincidence. To nie jest jakiś przypadek. Do you think letter can be just formed naturally, coincidentally? Czy myślicie, że litery mogą się tak ułożyć w sposób przypadkowy? Never that can happen. Nigdy coś takiego nie ma miejsca. To have letters, aby mieć ułożone w odpowiedni sposób litery, to express your will, aby wyrazić, you must sit down and, musicie usiąść and design the letter. I zaplanować right? Układ tych liter. Yes, we Koreans have our own letter. My Koreańczycy mamy swój własny alfabet. Many people in this whole world, they have the language, but they don't have letters. Jest wiele takich narodowości, które posiadają swój język, ale nie mają liter. About 500 years ago, jakieś 500 lat temu, in Korea we had a great king. W Korei mieliśmy wielkiego króla. His name is Sejong, King Sejong. To był król Sejong. At that time, Koreans had a different language than Chinese. W tamtym czasie Koreańczycy używali innego języka niż Chińczycy. So we had a Korean language, tak więc mieliśmy język koreański, but we had to use Chinese characters. Ale musieliśmy używać liter chińskich. Chinese characters so difficult. A litery chińskie są niezwykle trudne. So it was so difficult to communicate each other. I dlatego było tak trudno nam porozumiewać się. On paper. Szczególnie pisząc litery na papierze. So this king really wanted to have easier communication between Korean people. Tak, także ten król chciał ułatwić porozumiewanie się pomiędzy Koreańczykami. And he sat down, he began to make letters. Więc on usiadł i starał się wynaleźć litery dla języka koreańskiego. You know what happened to China? I wiecie, co stało się wtedy w Chinach? Chinese government said, wtedy rząd chiński powiedział, no, don't do that. Nie, nie rób tego. Why? They want to have influence upon Korea, dlatego, że oni chcieli mieć wpływ na Koreę. Historia Korei jest bardzo zbliżona do historii naszego Polski. China, Japan and Russia. Chiny, Japonia i Rosja. We're constantly threatened. Cały czas zagrażały Korei. So this king resisted that. Tak więc ten król odmówił. He said, we are going to make our own letter anyway. I on powiedział, my będziemy mieli swój własny alfabet. Well, he took great risk. On wtedy bardzo ryzykował. But he succeeded. Ale osiągnął sukces. He made character. I stworzył litery dla języka koreańskiego. You know, Koreans are number one in internet right now. Teraz, jeśli chodzi o internet, to Korea jest na pierwszym miejscu. One of the biggest reason for that is, jednym z największych tego powodów, because of our character, jest to, że mamy właśnie alfabet. A Korean character is very digital. Litery koreańskie są bardzo precyzyjne. It was a very simple alphabet, but very clear. Jest to bardzo prosty alfabet, ale bardzo jasny. So God uses very simple alphabet. Tak więc Bóg też używa takiego bardzo prostego alfabetu. Just four different alphabet. Po prostu cztery różne litery w tym alfabecie. Adenin, adenina, thymin, tymina, guanin, guanina, cytosyn i cytozyna. Four different simple chemicals. Cztery różne związki chemiczne. He arranged it in sequence. Układa je w odpowiedniej kolejności. And it was wonderful letter. To były cudowne litery. When I was in medical school in 1960s, gdy studiowałem medycynę w latach 60. We knew this is letter, genius letter.
my wiedzieliśmy o tym, że gen to litery. But nobody could read anything. What that means? Ale nikt nie mógł zrozumieć, co te litery oznaczają. Now scientists are reading almost 82% of all the letters in the gene. Ale teraz naukowcy potrafią odczytać te litery w genie w jakichś 82%. And now we know what it means. I teraz już wiemy, co one oznaczają. That's how scientists are making gene map today. I to właśnie dzięki temu naukowcy są w stanie stworzyć mapę genomu. Focus on this fact again. Spróbujmy skoncentrować się na tym fakcie ponownie. Gene is letters. Gen to litery. Letters, God, he made that letter. Litery, które układa sam Bóg. And he wrote that letter. On je napisał. This is what? This is a manifestation of his will. One są manifestacją jego woli. You know in the Bible. Wiecie, że w Biblii. Is there in the Bible that God wrote something? Czy jest w Biblii coś, co sam Bóg napisał? He wrote his law. On własnoręcznie napisał on swoje prawo. What? Na czym? Hearts. Na naszych sercach. You know hearts. It's not heart. Nie na sercu, tylko na sercach. It's very interesting. To jest bardzo interesujące. Bible constantly comes up with the heart plural. Biblia cały czas mówi o sercu w liczbie mnogiej. Even though we have a single heart. Pomimo tego, że mamy pojedyncze nasze własne serce. You know why? Wiecie dlaczego? Because when Bible says hearts. Dlatego, że kiedy Biblia mówi o sercu w liczbie mnogiej, that it means genes. To odnosi to do genów. But there is really there's one word Paul used really signifies gene. Ale jest jedno słowo, którego użył apostoł Paweł i które ma bardzo duże znaczenie w odniesieniu do genów. Can you think of anything? Czy coś przychodzi wam in the Bible, na myśl? What Paul used? Przypominacie sobie takie słowo, którego użył apostoł Paweł? There's a very interesting word really means bardzo interesujące słowo, które odnosi się do genów. Anything you can think of? Czy coś przychodzi wam na myśl? Okay, let me show you. Pozwólcie, że wam pokażę. Second Corinthian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Open your Bible. Otwórzcie swoje Biblię. Very interesting. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Second Corinthian, chapter 3. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3 i wiersz 3. Paul says this. Paweł mówi tak. Clearly you are an epistle of Christ ministered by us. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas. Is that interesting? Czy to nie interesujące? Paul is telling the people. Paweł mówi tutaj ludziom, in front, sitting in front of him, listening to him, którzy go słuchali, saying, you are the letters. Mówiąc, wy jesteście listem. Right? You are the letters. Wy jesteście listem. I came to Poland. Ja przybyłem do Polski. And you're listening to me. I wy słuchacie mnie. And you become Sangli's letter. I stajecie się takim listem, który pisze Sangli. That's what it means. To właśnie o to tutaj but chodzi. It's not really Sangli's letter. Ale tak naprawdę to nie jest list. But, mój. You are an epistle of Christ. Wy jesteście listem Chrystusa. Ministered by Sangli. Sporządzonym przez Sangli. If I talk to you, jeśli ja mówię do was, the truth of God, i przedstawiam wam prawdę the love Bożą, of Jesus, i mówię o miłości Jezusa, then my word touched your gene, wtedy moje słowa dotykają waszych genów, and your gene is changing according to the power of love of God, i wtedy wasze geny zmieniają się zgodnie z mocą Bożej miłości, then you become the letter, i dzięki temu stajecie się listem, Christ, listem Chrystusa, ministered by Sangli, listem Chrystusa, który jest używany przez Chrystusa jako Sangli. Isn't this fantastic? Czy to nie fantastyczne? Yeah. Ministered by us, written not with ink. Napisanym nie atramentem. Look very carefully now. Uważnie spójrzcie na to. I'm gonna ask you a question. Za chwilę zadam wam pytanie. Not with ink. Napisanym nie atramentem. But by the Spirit of Living God. Ale duchem Boga żywego. What is the Spirit which writes letter on your gene? Co jest tym duchem, który wypisuje litery na waszych genach? Spirit in New Start. To jest duch w programie, w języku programu Nowy Start. Spirit came to you and write new letter in ten duch przybywa do was i wypisuje te litery na waszych sercach. You already forgot? Zapomnieliście? Iskra. To jest iskra. Yeah. Iskra. Iskra comes write your new letters on your gene. To ta iskra wypisuje te nowe litery na waszych genach. I showed you the picture of the gene. Przedstawiałem wam już zdjęcie this genów. Each unit. I ta każda jednostka, każda część. Each unit, the part of the gene is one base.
Ta każda część gena one sugar, to jest zasada, cukier, one phosphoric acid, right? Kwas fosforowy. You know that every single part can be removed and replaced. I każda ta pojedyncza część może być usunięta i zastąpiona. So God remote controls. Tak więc Bóg kontroluje to wszystko. To cut off certain wrong letter, wrong base. Steruje to w taki zdalny sposób. And God can change the letter. I wymienia te litery, jeśli zauważy, że jakaś litera powinna zmienić swoje położenie. That's how he can create a new gene. I w ten sposób może stworzyć nowe geny. Like a ground squirrel, you saw. Na przykład, jak to miało miejsce w przypadku tej wiewiórki. That's how he can erase the bad gene. On może w ten sposób usunąć zły gen. So all these molecules, base molecules, the units Także of the gene. Te wszystkie cząsteczki, te zasady są częściami gena. Can be remote controlled. I one mogą być kontrolowane zdalnie przez Boga. Just like the children play with a remote control car. Tak jak dzieci bawią się samochodem zdalnie sterując nim. Well, when my son was 5 years old. Kiedy mój syn miał 5 lat. And he got I bought him a remote control car. I kupiłem mu właśnie taki samochód zdalnie sterowany. And car was going. I ten samochód sobie then tak jeździł. Suddenly turns left. I mój syn suddenly sprawiał, że on sobie skręcał, robił koła. And my mother-in-law came from Korea. I moja teściowa przyjechała akurat wtedy z Korei. She was so curious. I ona była tak ciekawa. She looked at the car. And ona ze zdumieniem patrzyła na ten samochód. Jak to się dzieje, że on sam się porusza? She says, how come car knows? Jak ten samochód wie? Skąd on wie? Without knowing, my son is controlling. Ona nie wiedziała o tym, że mój syn sterował tym samochodem przy pomocy pilota. You know, today's world famous scientists are at the level of my mother-in-law's level. Dzisiaj najwięksi na świecie uczeni osiągają poziom mniej więcej taki sam poziom, jaki posiadała moja teściowa. You know what I mean? Wiecie, co mam na myśli? They say, oh, oni mówią, how gene changes? Jak to się dzieje, że dochodzi do zmian w tym genie? They are fun, wonderful. To jest cudowne, zabawne. They know how to change themselves. Oni wiedzą, jak mogą sami się zmienić. Aren't they like my mother-in-law? Te geny wiedzą, jak mogą zmieniać się. Czy oni nie przypominają mojej teściowej? Without knowing somebody who controls the gene behind. Oni nie wiedzą o tym, że ktoś za tym stoi i kontroluje to, co dzieje się w genach. So, power to control gene is. A więc tą mocą, która sprawuje kontrolę nad genami, love. Jest miłość. Beauty. Piękno. Truth. Prawda. Meaning. Znaczenie. Need. I potrzeba. The word of God. Słowo Boże. When word of God is the truth. Gdy Słowo Boże jest prawdą. When word of God has love in it. Gdy Słowo Boże zawiera w sobie prawdę, miłość. Then it is powerful enough to change your genes. To wtedy zawiera dość mocy, aby zmieniać wasze geny. So if your genes are touched by my talk. Tak więc gdy wasze geny są zmieniane przez to, co słyszycie. And it is changed. Słyszycie w tych wykładach, to wtedy dochodzi do tych zmian. Then you are indeed you become the epistle of Christ. I wtedy faktycznie stajecie się takim listem Chrystusowym. That we mean the theological term sanctification. W odniesieniu do terminologii teologicznej możemy powiedzieć, że dochodzi do uświęcenia. Sanctification does not mean the pretentious behavior change. Uświęcenie nie oznacza jakieś udane, tylko jakiegoś udanej zmiany w strukturze naszych genów czy w nas samych. Sanctification means uświęcenie oznacza real biological changes in your gene. Prawdziwą zmianę w strukturze genów. Therefore your behavior is changed. Naturally. I to sprawia, że w naturalny sposób zmienia się wasze zachowanie. Sanctification does not mean the religious change. Uświęcenie nie musi oznaczać jakichś religijnych zmian. I see lots of Christians religiously changed. Ja zauważam wielu chrześcijan, którzy są pod względem religijnym zmienieni. They hold the Bible like this. Oni trzymają Biblię w ten sposób. Look very holy. Wyglądają na bardzo świętych. But their genes never changed. Ale ich geny nie są zmienione. Only behavior changed. Tylko zmienia się ich zachowanie. Any behavioral change without gene change is meaningless. A jeśli ktokolwiek zmienia się bez zmiany w genach, to nie ma znaczenia. Our God, nasz Bóg, in this Bible, w tej Biblii, is a God of life. Jest Bogiem życia. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. He changes your life. On zmienia twoje życie. By changing your genes.
poprzez zmianę w genach. Now, look at this. Something more interesting coming now. Teraz pokażę wam coś jeszcze bardziej interesującego. Written with not with ink, but by the Spirit of Living God. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Look at this. Popatrzcie na to. Not on the tablets of stone. Nie na tablicach kamiennych. But on the tablets of flesh. Lecz na tablicach serc ludzkich. God writes His word. Bóg wypisuje słowa, swoje słowa with iskra, przy pomocy iskry right on our tablets of flesh. Wypisuje je na tablicach naszych serc. What is our flesh made of? Z czego składa się nasze ciało? Cells. Z komórek. Yeah. Where God can write in our cells. Tak więc w jaki sposób Bóg może wypisywać na tablicach naszego our ciała? Genes, he write his letters. On wypisuje te litery na naszych genach. Therefore gene is. To dlatego, że gen jest. Therefore the gene is tablets of our flesh. To właśnie dlatego gen jest tą tablicą naszych serc, naszego ciała. He writes his word. On wypisuje swoje słowo. With not with ink. Nie przy pomocy atramentu. But with his. Ale przy pomocy iskry. Iskra. Yes. Iskra. Do you see that now? Czy zauważacie to teraz? Rozumiecie now, to w tej chwili? Paul says, Paweł dalej mówi, the tablets of flesh, na tablicach kamiennych, comma, przecinek, that is, które są, comma, przecinek, of what? Które są sercem. Of the heart. Sercem. So when Bible says hearts in tak więc, plural, gdy Biblia mówi o sercu w liczbie mnogiej, it means tablets. To oznacza tablice. And that means a to oznacza nasze geny. It is very interesting. Bible did not use the word in biblical time. They did not have word genes. W czasach biblijnych oczywiście nie było takiego słowa jak gen. But they already knew. Ale oni już wiedzieli o tym. In our body, że w naszym ciele there is somewhere God can write His will. Jest right? Coś, na czym Bóg może wypisywać swoje słowo. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? This we call wisdom. Coś takiego nazywamy mądrością. Let me show you Psalm 51. Psalm 51. And this is again very interesting to really know that the Bible really knows the genes. I to również będzie bardzo interesujące, jeśli odkryjemy, że Biblia wie na temat genów. Psalm 51. Psalm 51. Behold, I was brought forth in iniquity. Wiersz 5. Ja bowiem znam występki swoje. David is confessing this. Dawid wyznaje to. Confessing that I am born in sin. Dawid wyznaje, że urodził się w grzechu. What does it mean? Co to oznacza? Already David's parents are sinner. To oznacza, że już Dawida rodzice byli grzesznikami. What David says is. Więc Dawid mówi. I inherited that bad gene anyway. Ja odziedziczyłem te złe geny right? Po nich. Behold, I was brought forth in iniquity ja and in znam sin. Występki swoje i grzech mój. Sin my mother conceived me. I w grzechu poczęła mnie matka moja. What it means? Co to oznacza? She already had a sinful genes and I received that sinful sin. To oznacza, że ona już miała grzeszne geny i ja je po prostu dziedziczyłem. And next verse is very important. Następny wiersz jest bardzo ważny. Behold, you desire truth. In the inward parts. Przepraszam, to jest inny układ wierszy. To był wiersz 7, a teraz mamy 8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. And in the hidden part. I w tych ukrytych miejscach w języku angielskim. I don't know what Polish Bible says. I don't know whether it translates same way or not. But it is very interesting. Nasz przekład jest trochę inny pod tym względem. One thing I'm interested in this translation is parts. To są części, cząstki, możemy powiedzieć miejsca, ukryte miejsca. In Hebrew language it is parts. W języku hebrajskim tu in Hebrew chodzi thinking, o części, ukryte części. In Hebrew thinking we have a certain parts in our body. W zrozumieniu takim typowym hebrajskim w naszym ciele mamy pewne takie cząstki, miejsca. In the Portuguese I found out. W języku portugalskim they say intimo. Oni używają takiego właśnie słowa. Internal parts. To są takie wewnętrzne okay. Części. So you desire truth in the inward parts. Tak więc ty pragniesz prawdy w tych ukrytych miejscach. And these parts
are the genes. I te części, te miejsca to geny. So David, if I translate this David's statement in modern term. Tak więc gdybym przełożył to oświadczenie Dawida na współczesny język. O God, I know. To wtedy powiedziałbym: O Boże, ja you wiem, want to write, że ty chcesz napisać your truth swoją prawdę on my gene. Na moim genie. So in to właśnie takie ma znaczenie. Tak inward parts. What do you say inward part in Polish? Wewnętrzne, inward, wewnętrzne części. Wewnętrzne części. Inward parts. Bible says talk about genes. Wewnętrzne yeah. części. Biblia, używając tego zwrotu, ma na myśli geny. So David does not say I want to be changed. To więc Dawid nie mówi tutaj ja chcę być zmieniony. David says what? Dawid co mówi? Change my gene. Zmień moje geny. That's what he says. To właśnie coś takiego ma tu very inspired. Był bardzo mocno natchniony przez Ducha Świętego. Very wise. Był bardzo mądrym człowiekiem. So when you become the person like David. To więc gdy stajecie się taką osobą, jaką był Dawid. Who is always very close to God. Który był bardzo blisko Boga. Then even though they never learned biology. To pomimo tego, że on nigdy nie studiował biologii. And structure of the cells. Ani budowy komórek. They already know. To on już wiedział. God already gave them inspiration. Bóg i Dawidowi i innym autorom biblijnym dał natchnienie. There is something God can write in a body. Oni wiedzieli, że jest coś w naszym ciele, na czym Bóg może pisać. So if you understand the relationship between the God and the gene, tak więc gdy zrozumiecie relację pomiędzy Bogiem i genem, then it is very easy to understand the word in the John chapter 1. To wtedy z łatwością będziecie mogli zrozumieć to, co miał na myśli apostoł Jan w pierwszym swoim liście. It says in the beginning. Napisał on tam na początku. There was word. W Ewangelii Jana napisał the na początku was było with słowo. God. A słowo było u Boga. And God is word. I Bogiem było słowo. The word become what? To słowo stało się czym? Flesh. Ciałem. Do you know what means? Wiecie co to znaczy? Do you know why word become flesh? Czy wiecie dlaczego słowo stało się ciałem? That means word become letter. To jest to samo co słowo stało się literą. To write letter. Aby wypisać litery. To write, to convert the word to the letter. Aby przekształcić słowo na literę. We become flesh. Musimy stać się ciałem. Right? Prawda? Fantastic. To jest fantastyczne. Okay. I want you to do this. Chcę, żebyście zrobili to. Yeah. During my lecture. Podczas tych wykładów. This does not mean that you praise me. To nie oznacza, że wy oddajecie mi chwałę. When I begin to realize something like this. Gdy ja uświadamiam sobie coś takiego. I say, oh God, ja you're wonderful. Chwała tobie, Panie, ty jesteś cudowny. I'm praising God. I wtedy ja w ten sposób oddaję Bogu chwałę. So don't be afraid of doing this. A więc nie bójcie się bić brawo, bo bijecie je dla Boga. We need to praise God, you my musimy chwalić Boga, nawet don't w ten think sposób. You are clapping toward nie myślcie, że to dla mnie. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? See, that's why the Bible is so scientifically true. To dlatego Biblia jest księgą pod względem naukowym prawdziwą. Isn't really it true that the word become flesh? Czy to nie prawda, że słowo stało się ciałem? Because the gene is the letter. Dlatego, że gen to litery. Letter expresses his will. I te litery wyrażają jego wolę. His will is in his word. Jego wola znajduje się w jego słowie. So word become flesh. I dlatego słowo ciałem się stało. It is his writing with his own letter he devised. I to właśnie poprzez to, co on napisał w tym słowie, doprowadził do tego. Praise God. Chwała Bogu, praise niech God. Będzie za to. Whenever I talk to you like this, kiedykolwiek mówię do was w ten sposób, I'm having goosebump, you know. To wtedy dostaję gęsiej skórki. The strong iskra comes. Jakaś silna iskra pojawia się i wstrząsa mną. I have goosebump. Ooh. I pojawia się gęsia skórka. I'm so joyful. I wtedy jestem tak zadowolony. Wow. So gene scientist today knows. Dzisiaj naukowcy wiedzą, to change the gene, że aby zmienić gen, in other word, to have the mutation, mówiąc inaczej, aby doprowadzić do mutacji, changing gene, you learned from school, it's, we call it mutation. W szkole right? Uczyliście się zapewne, że zmiana gena to coś w rodzaju mutacji. Long time ago, in Charles Darwin's time, dawno temu, w czasach Darwina, the mutation comes coincidentally. Do mutacji dochodziło w sposób przypadkowy. Because time passes and 10,000 years, another 10,000 dlatego, że upływał czas, 10 tysięcy lat, potem kolejne 10 tysięcy lat. Then environment changes. Twierdzono, że zmieniało się środowisko. Then gene
gene changes. I wtedy gen przypadkowo zmienił się. And now scientists, but at that time in Charles Darwin's time. Ale w tamtych czasach, w czasach Darwina. They did not know much about gene. Oni nie wiedzieli właściwie niczego na temat genów. Now even atheistic evolutionary biologist knows that gene is letter. Ale dzisiaj nawet biolog ewolucjonista, który jest ateistą, wie, że gen to litery. And then they realized, i uświadamia sobie, the gene change, the mutation cannot be random. Że mutacja nie może zachodzić na drodze przypadku. You understand what it means? Wiecie, co to oznacza? Mutation has to have a certain intention. Że w przypadku mutacji musi być jakaś intencel. So they now recognize tak więc teraz zauważają pewien fakt, that the mutation cannot simply happen on coincidence. Że do mutacji nie dochodzi na drodze przypadku. Also they recognize the fact, również rozpoznają pewien inny fakt, to have the mutation, że aby doszło do mutacji, that means changing the letters in the gene, to musi dojść do zmiany pewnych liter, układu liter w genie. There must be the external energy to come into the gene. I aby do tego doszło, to musi pojawić się energia z zewnątrz, która dotrze do gena. They fully agree on this scientific fact. I oni całkowicie zgadzają się z tym naukowym faktem. And also they agree. I zgadzają się również, this energy which come into the cell to change the gene, co do tego, że ta energia, która dociera do komórki, aby przekształcić gen, has its own direction of the mutation. Posiada swój własny kierunek, jeśli chodzi o mutację. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Because it's not just a simple energy like electricity. Dlatego, że to nie jest jakaś zwykła energia, tak jak elektryczność. Electricity does not have any intention. Elektryczność nie posiada jakichś intencji, celów. If electricity come and change the gene, jeśli elektryczność pojawia się i zmienia gen, it is a random mutation. To jest taka przypadkowa mutacja. There's no intention, there's no certain message in the electricity. Nie ma w tej elektryczności wtedy żadnego celu, żadnej intencji ani poselstwa. But the evolutionists found out, ale ewolucjoniści odkryli, mutation is very clever, że w mutacji istnieje coś takiego, right, jak inteligencja, mądrość. Extremely clever. Że jest w tym ogromna mądrość. So they could not just say it was a simple energy like electricity. Tak więc oni przestali już nazywać to jakąś zwykłą energią, taką jak elektryczność. So now they are beginning to say, teraz zaczynają mówić, there is a force in the nature, że jest jakaś siła w przyrodzie, who knows, która wie the direction of the evolution. Wie, jaką drogą podążać ma ewolucja. So the direction is very selective. Tak więc ten kierunek musi być bardzo selektywny. It's not coincidentally random. A nie może być czymś przypadkowym. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? What are they talking about? O czym oni mówią? They're talking about God. Oni mówią o Bogu. You know what scientists call that energy in the nature? Wiecie, jak naukowcy teraz nazywają tą energię, która występuje w przyrodzie? The force in the nature which changes letter? Jak nazywają oni tą siłę w przyrodzie, która potrafi zmieniać te litery? According to its own intention? Według swojej własnej intencji? Which is a very selective force to direct the direction of the evolution? Jak nazywają tą selektywną moc, która potrafi dokonywać takich zmian, ewolucyjnych zmian? They put great name on it. Oni nadali tej sile taką wspaniałą nazwę. They call that force. Nazywają to nadal siłą. Natural selection force. Według nich to jest taka naturalna siła selekcji. So, you know what they say now? I wiecie, co oni teraz mówią? Natural selection changes the gene. Że naturalna selekcja zmienia geny. Isn't that funny? Czy to nie zabawne? See, they are very close to God now, you know? Oni są teraz bardzo blisko Boga. Just because they don't want to call it God. Tylko nie chcą po prostu nazwać go po imieniu. They call it natural selection force. Więc oni to nazywają naturalna siła selekcji. We're at that point today. Dzisiaj dotarliśmy do tego miejsca. Very interesting time. To jest bardzo interesujący, ciekawy, you know, czas. It would be so easy to say. I byłoby łatwo powiedzieć. Ah, there is God. Jest przecież Bóg. Istnieje Bóg. You know, this is a, you see the parts, different parts of the DNA. Widzicie tutaj różne części DNA. So they are assembled like this. One są ułożone w ten sposób, okay, dopasowane, yeah, do siebie. And well, after the assembly, they look like this. I gdy, yeah, są oddzielone, wyglądają w ten sposób. And it can be also be disassembled. Mogą być ułożone w ten sposób.
Look at the bees. Popatrzcie tutaj na te pszczoły. This represent natural selection force. One właśnie reprezentują tę siłę naturalnej selekcji. You know what Bible says? Wiecie, co Biblia mówi? They made God as insect. Oni uczynili z Boga coś w rodzaju owada. So they know, they acknowledge there is some kind of force. Oni uznają, że jest jakaś moc. Combining, assembling two different bases together. Która powoduje, że te dwie zasady łączą się ze sobą. And this is a selection force. A to jest ta właśnie siła selekcji. And they can be disassembled. I te zasady mogą w ten sposób ułożyć się. Who disassembled it? Ale kto powoduje to? When it is disassembled like this, gdy to wygląda w ten sposób, the purpose is to change the letters. To chodzi tutaj o to, że pojawia się zamiar zmiany tych liter. Instead of this yellow, zamiast tej żółtej zasady, these bees go there and bring blue te pszczoły wtedy udają się i sprowadzają taką niebieską zasadę. Do you think bees knows which one to bring? Czy wiecie, czy domyślacie, czy uważacie, że pszczoły potrafią czegoś takiego dokonać? Boy, they think bees are very clever. Oni sprawili, że ludziom teraz wydaje się, że pszczoły mogą być na tyle inteligentne. Just like my mother-in-law thinks a car is very clever. Tak jak moja teściowa myśli, że ten mały samochód jest na tyle mądry, żeby poruszać się o własnych siłach. So when you don't believe in God, tak więc jeśli ktoś nie wierzy w Boga, even though you are PhD, to nawet jeśli jesteście magistrem albo macie doktorat, all you know is just fact. To opieracie swoją wiedzę tylko na faktach. People don't know what the truth is. Ludzie nie wiedzą, czym jest prawda. So it can very easily disassemble. Tak więc one z łatwością mogą zmienić układ. So God can change gene very easily. Tak więc Bóg z łatwością jest w stanie zmieniać geny. That's why. I to dlatego. See, like this morning, I went out for walk again. Dzisiaj rano wyszedłem ponownie na spacer. The bird sings differently in the morning and in the evening. You know I a ptaki yeah. śpiewają inaczej rano, a inaczej wieczorem. If I walk in the forest in the morning. Jeśli rano udaję się do lasu na spacer. And they say, good morning, doctor. Wtedy one mówią, dzień dobry, doktor Żeli. But in the evening, ale wieczorem, they say, one mówią, good night. Dobranoc, dobranoc. And I saw butterfly flying just in front of me. I obserwuję, jak wspaniale latają motyle przede mną. You know what I say? I wiecie, co mówię? I don't say, oh, butterfly. Ja nie mówię, o, motyl. I always say, ale zawsze mówię, thank you, dad. Dziękuję, tato. There's so wide open space. Jest tak wiele wolnej przestrzeni. But these two butterflies ale te dwa małe are playing right in front of me. One się bawią przede mną. Why? Dlaczego? God says, Bóg dzień mówi, dobry to Bóg Dr. Seng Li. Bóg mówi dzień dobry doktorze Li. You know what I say? Wiecie, co ja odpowiadam? Thank you, daddy. Dziękuję, tato. You know why I do that? Wiecie, dlaczego tak robię? Because God wants to express his love. Dlatego, że Bóg chce, abyśmy wyrażali swoją miłość. So God directs. It is not the butterfly came to Seng Li. To nie same te motyle przyleciały do Seng Li. Butterflies don't know who Seng Li is. One nie wiedzą, kim jest Seng Li. Because God knows who Seng Li is. To Bóg wie, kim jest Seng Li. That's why God controls the butterfly's gene. To dlatego Bóg zdalnie steruje tymi motylami. Send them to me. I posyła je do mnie. So I don't wanna be like my mother-in-law. Ja w takiej sytuacji nie chcę zachowywać się jak moja teściowa. I wanna be Seng Li. Ja chcę być Sengiem Li. That's why I say thank you, Lord. To dlatego ja mówię dziękuję, Panie. You said this is your butterfly. To ty sprawiłeś, że te motyle są tak blisko mnie. You must begin to practice this. Musicie zacząć praktykować coś takiego. This is the way you walk every step with God. To w ten sposób chodzicie z Bogiem. This is walking with God means. To właśnie oznacza chodzenie z Bogiem, robienie kroków z Bogiem. This is what I teach to my patients. To właśnie tego nauczam moich pacjentów. I say, you want to be healed? Pytam, chce pan być uzdrowiony? You know, I cannot give you anything for you to be healed. Ja nie mogę panu dać niczego, co sprawiłoby uzdrowienie. You drink God's water. Pan pije Bożą wodę. You breathe God's air. Pan wdycha Boże powietrze. You eat God's food. Pan spożywa Bożą żywność. But yet you still need iskra. Ale ciągle jeszcze potrzebuje pan iskry. Healthy diet, clean zdrowa dieta, air, czyste powietrze, clean water, czysta woda, exercise, ćwiczenia fizyczne, temperance, wstrzemięźliwość, rest, odpoczynek. This is all preparation process. To wszystko jest takim procesem przygotowawczym. To receive the healing iskra. Aby otrzymać tę
uzdrawiającą iskrę. It is iskra changes your gene and recovers your gene and heals you. Iskra zmienia wasze geny i uzdrawia was. Food does not heal you. Żywność was nie uzdrawia. We do not want to have a food as a medicine. My nie chcemy spożywać żywności jako czegoś, co może być lekiem. Food is food. Żywność to żywność. So if you have a clean food, jeśli macie taką czystą żywność, your cells become clean, wasze komórki będą czyste. Your cells are where the gene is located. A wasze komórki są mieszkaniem genów. So when you provide a cleaner environment for your gene, tak więc jeśli stworzycie swoim genom czyste środowisko, then your genes can receive the iskra much better. Wtedy wasze geny będą lepiej akceptować iskrę. So healthy diet helps you, helps your gene. Zdrowa dieta pomaga waszym genom. Helps your gene to receive iskra easier. Pomaga łatwiej zaakceptować, przyjąć iskrę. Food is not the medicine. Ale żywność to nie lekarstwo. See, many people think food is medicine. Niektórzy ludzie, wielu ludzi myśli, że żywność to lek. Doctor, what can I eat? Doktorze, co ja mam jeść? Anything you can eat, wszystko co możecie jeść, if it give you any relief, jeśli to daje wam jakąś ulgę, it is only a symptomatic relief. To tylko na płaszczyźnie kontroli symptomów dzieje się. Of course I prescribe eucalyptus oil. Oczywiście ja mogę komuś zaproponować olej eukaliptusowy. For the coughing. Na przykład przeciw kaszlowi. But eucalyptus oil relieves coughing. Ale olej eukaliptusowy tylko zmniejsza objawy. But it never heals the disease. Ale nigdy nie leczy całkowicie choroby. Musicie o tym pamiętać. There's no herbs heal the disease. Żadne zioło tak naprawdę nie jest w stanie wyleczyć choroby. Every herb you know relieves symptoms. Wszystkie zioła po prostu zmniejszają objawy choroby. That's why we call them as natural remedies. I dlatego nazywamy je czymś w rodzaju naturalnych środków leczniczych. Remedy does not mean healing. Ale taki naturalny środek leczniczy nie oznacza jeszcze całkowitego uzdrowienia. Remedy means relief. One po prostu pomagają zmniejszyć objawy i przynoszą ulgę. You are simply relieved from the symptoms. One po prostu dają ulgę i zmniejszają objawy, symptomy choroby. Temporarily. Temporarily. Na pewien czas. See? Don't think that some things you can eat. Nie myślcie, że coś, co spożywacie, some things you can put on can heal you. Czy jakiś okład, który robicie, może was uzdrowić. All healing comes from recovery of the letters in the gene. Ale tak naprawdę to uzdrowienie pojawia się na skutek zmiany w strukturze genów, zmiany układu tych liter. Okay. Then someone tells me. Tak więc ktoś może powiedzieć. Oh, doctor, if you read the Bible. O doktorze Lee, jeśli pan czyta Biblię. Jesus used the mud and saliva, you know. Przecież Jezus wykorzystywał błoto, ślinę nawet. Sometimes Jesus used certain things. Czasami Jezus używał różnych środków. Do you think Jesus believed the mud heals? Czy myślicie, że Jezus wierzył w to, że błoto może uzdrowić? I don't think so. Ja tak nie uważam. When you read Matthew chapter 8, gdy czytacie ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, who came? Kto przyszedł do Jezusa? Centurion came. Setnik przyszedł do niego. Centurion came to Jesus and setnik said, przyszedł do Jezusa i Lord, powiedział, przyszedł sam. One of my servant is very sick. Jeden z moich sług jest bardzo chory. He is paralyzed. On jest sparaliżowany. Centurion did not say, tell Jesus, please come to my home. I ten setnik nie powiedział do Jezusa, proszę, chodź do mojego domu. Only thing centurion said was, ten setnik powiedział tylko, one of my servant has stroke. Jeden z moich sług miał udar. Then he said, he's suffering dreadfully. I powiedział, on teraz bardzo cierpi. That's one thing very nice for him. On chciał pomóc temu swojemu if sługu. I were the centurion, gdybym ja był tym setnikiem, you know, centurion has a power, you know. A wiecie, setnik miał moc, siłę. I come to Jesus, ja wtedy podszedłbym do Jezusa. One of my servant have stroke. Jeden z moich sług miał udar. Please come with me. Proszę, chodź ze mną. But this centurion didn't do that. Ale ten setnik nie zrobił tego. Instead, this centurion says, ale zamiast tego on powiedział, one of my servant has stroke. Jeden z moich sług miał udar. And he's dreadfully suffering. I on naprawdę strasznie cierpi. Very compassionate. Miał współczucie dla tego sługi. Very loving centurion. To był bardzo taki kochający setnik. The average centurion would say, ale przeciętny setnik powiedziałby, you can heal. Potrafisz leczyć? Yeah, one of my servant has support. Wiesz, jeden z moich sług po prostu, coś mu się stało. But this one miał udar, ale tym razem he ten is setnik dreadfully suffering.
On cierpiał z powodu choroby swojego sługi. What did Jesus say? Co powiedział wtedy Jezus? What was the response of Jesus? Jak zareagował Jezus? Jesus' immediate response was very unusual response. Jezus natychmiast zareagował i to była niezwykła reakcja. Jesus never offers voluntarily to come to some people's house. Jezus nigdy sam nie chce przychodzić do domu jakiegoś człowieka. There's always somebody comes, please come to my home. Zawsze przychodzi ktoś do niego i prosi: proszę, przyjdź do mojego domu. Jesus never invite himself. Jezus nigdy nie zmusza nikogo do tego, aby go zaakceptował. But this is only situation. Ale to jest jedyna sytuacja. Jesus invites himself. Kiedy Jezus sam się angażuje. Immediately Jesus says. I natychmiast Jezus mówi: I will come and heal him. Ja przyjdę i uzdrowię go. Well, let's look at that verse. Popatrzmy na ten fragment. It's Matthew chapter 8. Ewangelia Mateusza, rozdział 8. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. Jezus wkroczył do Kafarnaum i podszedł do niego setnik. Saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany. Look, dreadfully tormented. I bardzo cierpi. Compassion. Miał współczucie. And verse 7. Wiersz 7. And Jesus said to him. Rzekł mu Jezus. Quote, I will come and heal him. Cytat: przyjdę i uzdrowię go. Wow! Immediate response. Natychmiast zareagował. And the centurion said. A wtedy setnik powiedział. And the Lord, I am not worthy that you should come under my roof. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. But only speak a word. Ale powiedz tylko słowo. And my servant will be healed. A będzie uzdrowiony sługa mój. What the centurion is talking about? O czym ten setnik mówi? Iskrach. Mówi o iskrze. Yeah. You send your word. Ty poślij tylko swoje słowo. His gene will be changed. A jego geny będą zmienione. What a faith. Co za wiara. Believing in power of God. Wierzył w moc Bożą. That's why Jesus says, I haven't seen this kind of faith among Israel. To dlatego Jezus powiedział: takiej wiary nie widziałem wcześniej w całym Izraelu. Why? Dlaczego? Because all Israel looks so holy. Dlatego, że wszyscy Izraelici wyglądali na takich świętych. Full of rituals. Było tam pełno różnych rytuałów, formalities, różnych innych takich and theologies, teologii, and doctrines, doktryn, but nobody believed in the power ale of God, nikt naprawdę nie wierzył w moc Bożą, like this Gentile centurion. Jak ten poganin, setnik. That's why Jesus says, I haven't seen this kind of faith. To dlatego Jezus powiedział: takiej wiary nie widziałem jeszcze among Israel. Wśród Izraelitów. This is what I'm talking about. To właśnie o tym on mówił. We as a Seventh-day Adventist Church, my jako adwentyści, jako kościół adwentystyczny, we need to open up our eyes toward the power of God. Musimy otworzyć swoje oczy na moc Bożą. Power of God is nothing abstract religious stuff. Moc Boża nie jest jakąś abstrakcyjną mocą. Power of God is reality. Ale moc Boża jest rzeczywistością. Something which can change your genes. Jest czymś, co może zmienić wasze geny. Is there any better power? Czy jest jakaś lepsza moc? Any other great power than this power? Czy jest jakaś inna wielka moc poza tą mocą? This is power of God. To jest prawdziwa Boża moc. Jesus says, I will come and heal him. Jezus powiedział: ja przyjdę i uzdrowię go. I was always wondering why Jesus offered himself to come immediately. Ja zastanawiałem się zawsze, dlaczego Jezus natychmiast chciał udać się do niego. Why? Dlaczego? You know, when I read that, gdy to przeczytałem, it touched my heart. Dotknęło to mojego serca. As Jesus says, I'll come and heal him. Gdy Jezus powiedział: ja przyjdę i uzdrowię go. You know why? Wiecie dlaczego? I am very famous in Korea. W Korei jestem bardzo znanym człowiekiem. Everybody knows the name Sengri. Wszyscy, każdy Koreańczyk zna nazwisko And Sengri. They used to say this. I zwykli oni mówić w ten sposób. If any South Korean people don't know Sengri, jeśli jakiś Koreańczyk z południowej Korei nie zna Sengri, then that person must be North Korean spy. To wtedy ten człowiek musi być jakimś szpiegiem koreańskim. Because one of Korean television aired my lectures. Dlatego, że jedna z koreańskich telewizji przedstawiała moje wykłady w telewizji. Believe me, the whole nation watched the television. Cały naród oglądał te programy. More than World Cup. To więcej Koreańczyków oglądało te programy, aniżeli oglądało Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. After my series. I po tych wykładach. 75% of Korean people changed their diet. 75% Koreańczyków zmieniło dietę. But sadly it didn't last that long. Ale to nie trwało zbyt długo.
You know how hard Korean people are. Wiecie, jak twardzi są Koreańczycy. Like a Polish, you're very hot-blooded, right? To tak jak Polacy mają taką gorącą krew. But they cool down very fast. Ale too. Bardzo szybko też ta krew stygnie. Is Polish same way? Czy w Polsce jest tak samo? Yes. You're cooling down slow. Wy bardzo szybko chłodniecie. Tak więc ciśnienie szybko wzrasta, jest dużo chęci, ale potem to wszystko opada również szybko. Heat comes quick. Szybko pojawia się ciepło, ale szybko stygnie. And so I come to Poland. I says it heats up quickly. Tak więc gdy przyjechałem do Polski, to zauważyłem, że też jesteście bardzo szybko takimi gorliwymi ludźmi. But I think your heat is lasting. Ale mam nadzieję, że to będzie trwało dłużej. That's great. To byłoby wspaniałe. Please last with me. Proszę, trwajcie razem ze mną. Don't cool down that quick. Nie gaście ducha tak szybko. Okay. So I'm very famous. Tak więc w Korei jestem bardzo znany. So after that incident. I po tych wykładach. Everybody come. Oh, that's Sang Lee. Wszyscy mówili, o, to Sang Lee, Sang Lee. I become like more famous than movie star. I stałem się bardziej sławny, niżeli niektóre gwiazdy filmowe. Then many people will come to me. I wtedy wielu ludzi podchodziło do mnie. Now it's cool down, you know. Teraz już może nie jest now people look at na taką me. Skalę, ale oni wtedy patrzyli na mnie. He looked like a Sang Lee. On wygląda jak Sang Lee. It become cool down in quite ale a bit. Teraz już tak nie jest. But at that time, ale w tamtym czasie people come to me. Ludzie podchodzili do mnie. Oh, Dr. Sang Lee. O, doktorze Sang Lee. They think I'm like a Jesus, you know? Oni myśleli, że ja jestem jak Jezus. Could you come to my home? Czy mógłby pan przyjść do mojego my domu? Husband has a cancer. Mój mąż ma raka. My child is sick. Moje dziecko jest chore. They think if I come to the house, they're gonna be all healed. Oni uważali, że jeśli ja przyjdę do ich domów, to te osoby będą uzdrowione. But I was always busy. Ale ja zawsze byłem zajęty. I couldn't make it. I nie mogłem sprostać ich Then I remember. I pamiętam. There's about four times. Że jakieś cztery razy. I granted that request and I went to somebody's home. Że udałem się do czyjegoś domu. You know whose houses were they? I wiecie, czyje to były mieszkania? Wealthy men. Bogatych ludzi. Powerful men. Ludzi, którzy mieli moc. I never visited people like a centurion's servant. Nigdy nie odwiedzałem ludzi typu sługi setnika. I only visited. Zawsze odwiedzałem właśnie wealthy takich and ludzi. Powerful. Bogatych i wpływowych. When I saw this, i gdy to zobaczyłem, Jesus offers himself immediately. I wtedy zauważyłem, że Jezus natychmiast chciał udać się do tego biednego człowieka. You know, centurion was very hated person in that society. A setnik był osobą bardzo znienawidzoną w żydowskim środowisku. But then if you're servant of that hated centurion, a jeśli byliście takim sługą tego znienawidzonego setnika, you are nobody in that society. To w tym środowisku byliście nikim. Nobody want to know you. I nikt nie chciał was znać. Even though you're sick. Nawet jeśli byliście chorzy, to nikt nie przychodził do takiego człowieka. Jesus offered himself so quickly? Wiecie, dlaczego tak szybko Jezus zareagował i chciał udać się do tego człowieka? On wiedział, that centurion servant is very lonely. Że ten sługa był bardzo samotnym człowiekiem. So he could heal himself with word. Tak więc on mógł uzdrowić słowem. But he wanted to come to him, this servant. Ale on sam chciał udać się do tego sługi. You know why? Wiecie dlaczego? He wanted to see him. On chciał go zobaczyć. He wanted to give him a touch. Chciał go dotknąć. He could do it without touch, on without mógł tego coming. Dokonać bez przychodzenia. Why? Dlaczego? That was the first humane personal need of this servant of the century. To była taka pierwsza osobista wyrażenie pierwszej osobistej potrzeby. Which was in a way more immediate need for the servant than just healing. I to ta potrzeba była czymś pierwszoplanowym, a nie samo uzdrowienie. So Jesus says, I'll come. Jezus powiedział, ja przyjdę. Centurion says no. A setnik powiedział nie. Then centurion says. Wtedy setnik powiedział, just speak. Tylko powiedz. A word. Słowo. In other word. Mówiąc inaczej. Just send iskra. Tylko poślij iskrę. He will be healed. A on będzie uzdrowiony. Then Jesus says. I wtedy Jezus powiedział, go. Idź. Centurion believed in iskra. I ten setnik uwierzył temu he słowu. Ran. I pobiegł z radością. He believed. Wierzył. He ran. Biegł. And then in the meantime the servant. A w międzyczasie ten sługa. He was paralyzed like on był sparaliżowany w ten sposób. And then suddenly he feels warmness. I nagle poczuł jakieś ciepło. Peace of mind. Poczuł pokój umysłu. Oh,
so warm, so peaceful. Czuję się tak ciepło, mam taki pokój. And he began to feel it is the paralysis going away. I wtedy zauważył, że znika paraliż. His limbs soften up. I jego tkanki stały się teraz miękkie. His face is coming back. Jego twarz straciła ten grymas. Oh, what's happening? Co się dzieje? Zastanawiał się. Know who Jesus On nie wiedział, is. Że Jezus go uzdrawiał. Oh, co się ze mną sit. Dzieje? Ja mogę teraz stać. I can stand. Mogę stać. I can walk. Mogę chodzić. Oh, I can move my hand. Mogę poruszać rękoma. What happened to me? Co się ze mną dzieje? Then he saw centurion is running toward I wtedy him. Zauważył, jak setnik biegł w jego stronę. And as he was coming closer, I gdy on się zbliżał, centurion says, You're healed. Jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiony. Someone says, yes, I am healed. Sługa powiedział, tak, jestem zdrowy. What's happening to me? Co mi się dzieje? Co się stało? Wtedy ten setnik klęknął. And he raised his hand toward uniósł heaven. Swoje ręce w stronę nieba. And he says, I powiedział, thank you, God. Dziękuję, Boże. God of Israel. Boże Izraela. You are the true God. Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Thank you for healing. Dziękuję za uzdrowienie mojego sługi. Servant did not know what's going on. A ten sługa nie wiedział, o co chodziło. Servant says, Master, what sługa happened? Mówi, mistrzu. So centurion explains. Co się stało? Wtedy ten setnik wyjaśnił mu. You know, there's a young man, about 30 years old. Jest tam pewien młody mężczyzna, jakieś 30 lat. He is from Galilee. On jest z Galilei. I heard his sermon. Słuchałem jego kazania. I know, I never seen any man talk like this. Nigdy nie słyszałem, żeby człowiek w taki sposób his przemawiał. Word is truth. Jego słowo jest prawdą. Whenever I hear his sermon, kiedykolwiek go słucham, I feel I am being changed. Czuję, że coś się we mnie zmienia. My heart, moje serce, my genes, moje geny are changing. Zmieniają się. I can see, you know I, what kind of man I was. Ty przecież wiesz, jakim ja byłem człowiekiem. I was harsh. Zawsze byłem I was twardy, hitting you, byłem shouting ostry, you. Krzyczałem na ciebie. But since 6 months ago, ale 6 miesięcy temu, when I met him, kiedy go spotkałem, you know how I am being changed. To wiesz, jak bardzo mnie to zmieniło. The servant said, yes, wtedy ten sługa powiedział, tak, you have been changed. Ty się zmieniłeś. He changed me. On mnie zmienił. I went to him for you. Ja udałem się do niego, prosząc go w twojej sprawie. And I asked him, i prosiłem go. I told him you're very sick. Powiedziałem mu, że jesteś bardzo chory. You know what he said? Wiecie, co on powiedział? Wiesz, he co on powiedział? He said immediately. On natychmiast powiedział. I will come and heal him. Pójdę i uzdrowię go. Really? Naprawdę tak he powiedział? He wanted to come on to On chciał me? Przyjść do mnie? You know, for him, for the servant of centurion. Dla tego sługi. Somebody coming to see him is something fantastic. To, że ktoś chciał do niego przyjść, było czymś wspaniałym, czymś niezwykłym. Immediately the servant sensed the love. Natychmiast ten sługa odczuł miłość. The love he never sensed it before. Miłość, której nigdy nie odczuwał wcześniej. He missed him. He wanted to see Jesus. On chciał zobaczyć Jezusa. So he said, tak więc powiedział, where is he? Gdzie on jest? Centurion says, a setnik powiedział, you can run. Możesz biec. Yes, I think I can. Tak, ja myślę, okay, że mogę run. Biec. To chodźmy razem, pobiegnijmy tam. On jest tam. So both of them ran. Tak więc obaj zaczęli biec. And Jesus left with his 12 disciples. Jezus stał wtedy ze swoimi uczniami. Jesus this time is walking very slowly. Tym razem Jezus poruszał się bardzo powoli. Do you know why he is walking so slowly? Wiecie, dlaczego on poruszał się tak powoli? Because he knew. Dlatego, że wiedział, they will come to see him. Że ktoś będzie chciał się z nim zobaczyć. Jesus already knew who that servant is. Jezus już wiedział, kim jest ten sługa. Even the servant does not know him. Pomimo tego, że sługa nie znał Jezusa. You know, you don't have to know Jesus. Wy nie musicie znać Jezusa. For him to heal you. Aby on miał was uzdrowić. Amen. And this man wanted to see Jesus. I ten człowiek chciał zobaczyć Jezusa. Whom he never knew before. Którego nigdy wcześniej nie widział. They ran. Więc biegł. And Jesus knew they're coming. I Jezus wiedział, że oni się Jesus zbliżają. Smile Jezus zaczął face. Się uśmiechać. And the centurion called him. I wtedy setnik zawołał go. Jesus of Nazareth! Jezusie z Nazaretu! Jesus stopped. Jezus zatrzymał się wtedy. He turned around. Odwrócił się. Yes. Tak. They're coming. Oni już zbliżają się. And the centurion arrived first. Wtedy setnik przybiegł jako pierwszy. Of course he is a well-trained soldier, you know. Oczywiście on był przecież wytrenowanym żołnierzem. As soon as he came to Jesus, jak tylko przybył do Jezusa, he knelt down. Wtedy klęknął przed nim. Thank you, Lord. I powiedział, dziękuję, Panie. You are indeed God. Ty jesteś naprawdę Bogiem. You are my God. Ty jesteś moim Bogiem. He is out of Babylon. He is out of Babylon. On jest z Babilonu. He is out of Roman God now.
On jest Rzymianinem. And then servant. I wtedy ten sługa came. Przybył. He looked at Jesus' face. Spoglądał na twarz Jezusa. And Jesus looked at him. A Jezus patrzył na niego. Smiling. Uśmiechając się. Servant saw the light shining out from Jesus. Sługa zauważył tę światłość, która emanowała z twarzy Jezusa. Oh, without knowing, servant went down on his knee. I nie znając jeszcze, nie wiedząc, kim jest Jezus, klęknął sługa przed nim. Could not say anything. Ten sługa nie mógł niczego powiedzieć. He felt like he knew Jesus for long time. Czuł się tak, jakby znał Jezusa już przez długi czas. Even though he sees him for the first time. Pomimo tego, że widział go po raz pierwszy. And Jesus came to him. Jezus zbliżył się do niego. I'm glad to meet you, Sławek. Jestem tak się cieszę, że mogłem cię spotkać, Sławek. Jesus knew his name. Jezus znał jego imię. And servant was shocked. I ten sługa był zdumiony. How do you know my name? Skąd ty znasz moje imię? You are my child. Ty jesteś moim dzieckiem. I loved you all. Kocham cię. Then servant had tears in his eyes. Wtedy sługa wzruszył się, z jego oczu płynęły łzy. Servant says, I'll follow you. I sługa powiedział, ty jesteś moim ojcem. Jesus says, Jezus be a good servant to this century. Bądź dobrym sługą dla tego setnika. Iskra. Iskra. The word of God. Słowo Boże. Can change. Jest w stanie zmienić. We scientifically prove that. Można to w naukowy sposób udowodnić. Let me tell you one more thing and I'll quit. Pozwólcie, że powiem jeszcze coś i skończymy na tym. If you open Mark chapter 5. Gdy otworzycie 5 rozdział Ewangelii Marka. There is some occasions. To są tam pewne takie sytuacje. Jesus used mud and this and that. Z których wynika, że Jezus używał błota. Okay. We'll find that out. 8 rozdział, wiersz 22. Then he came to Bethsaida and they brought a blind man to him and begged him to touch him. I przybyli do Betsaidy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. See, this is very sad sin. To musiał być jakiś bardzo zły grzech. This is totally different from centurion case. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację niż ta, o której przed chwilą mówiliśmy w odniesieniu do setnika. Centurion came to Jesus. Setnik przybył do Jezusa with faith. Z wiarą. In this case, w tym przypadku these people simply brought blind man. Pewni ludzie po prostu przyprowadzili do Jezusa ślepego człowieka. Saying, could you touch him? Mówiąc, czy mógłbyś go dotknąć? Just like today. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj ma miejsce coś takiego. Today you go to USA. Dzisiaj udacie się do Stanów Zjednoczonych, do Korei. There are many, many healers. Jest tam bardzo wielu takich uzdrowicieli. Touch and healed. Dotykają i ludzie są uzdrawiani. That really happens. I to naprawdę ma miejsce. Touch and dotyk healed. I uzdrowienie. So many people brings patient to him. Więc wielu ludzi przyprowadza pacjentów do takiej osoby. Proszę, dotknij go. They don't believe in God. Oni nie wierzą w Boga. They believing in touching. Oni wierzą w dotyk. This is the situation. I tutaj mamy podobną sytuację. Please touch. Proszę, dotknij go. And Jesus knew. I Jezus wiedział. These people who is bringing him to him has no faith. Że ci ludzie, którzy przyprowadzili tego człowieka, nie mieli wiary. And this patient also has no faith. I ten pacjent również nie posiadał wiary. They are believing in touching. Oni wierzyli tylko w dotyk. See, for the centurion. Dla setnika. He didn't need a touching. On nie potrzebował nawet dotyku. All he knew was word. On tylko znał słowo. Iskra. Iskrę. But this man, to bring a touch. Ale ten człowiek chciałby go dotknąć. And if I were Jesus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, probably I said this. To wtedy powiedziałbym pewnie tak. You guys don't have enough faith. Wy nie macie dość wiary. Go away. Idźcie stąd. But you know, Jesus loves everyone. Ale wiecie, Jezus kocha każdego. Jesus felt very sad. I odczuł smutek w swoim sercu. Let's see what Jesus did. Zobaczmy, jak postąpił Jezus. So He took the blind man by the hand. A on wziął ślepego za rękę. Isn't that nice? Czy to nie miłe? He took blind man. Wziął ślepego za rękę. He's taking him away from the scene. On zabrał go stamtąd. By the hand. Wziął go za rękę. If I were Jesus, gdybym ja był Jezusem, come here, powiedziałbym, chodź tutaj. But Jesus doesn't do that. Ale Jezus tego nie zrobił. Jesus put his hand. Jezus wziął jego rękę. Blind man's hand. Złapał rękę tego Bible ślepego. Says by hand. I Biblia mówi, że za rękę. What is he doing? I co on robił? By hand led him out of the town. Za rękę wyprowadził go poza wieś. People want to see what happened.
Ludzie chcą zawsze wiedzieć, co się dzieje. But Jesus does not want to show them. Ale Jezus nie chciał im tego pokazać. Jesus take all the way out of town. Zabiera go poza miasto. See, many people miss that out of town, I wielu ludzi nie zauważa tego, co zrobił wtedy Jezus. This is very important. A to jest bardzo ważne. Then what Jesus do? Popatrzmy, co dalej Jezus robi. And when he had spit on his eyes. Wyprowadził go poza wieś i plunął w jego oczy. Can you believe Jesus doing this? Czy możecie uwierzyć, że Jezus coś takiego zrobił? What a immature thing for Jesus to do. Jakie niedojrzałe zachowanie, jak Jezus mógł zachować się w ten sposób? He can speak a word. On przecież mógł powiedzieć słowo. But this man does not know who Jesus is. Ale ten człowiek nie znał Jezusa, nie wiedział, kim on jest. And this man is expecting. Ten człowiek oczekiwał czegoś. I'm a blind man. Ja jestem niewidomym człowiekiem. And I'm following Jesus. I ja szukam Jezusa, idę za nim. What this man's mentality is? Jaka była mentalność tego człowieka? I call it medicinal mentality. Ja nazywam to taką medyczną mentalnością. I'm thinking like this. Myślę w ten sposób. Oh, he's taking me somewhere. O, on zabiera mnie gdzieś mnie prowadzi. Oh, he hides some secret medicine for me. On ma tam jakieś ukryte lekarstwo dla mnie. Everybody expects some things. Każdy oczekuje czegoś. Called things. Jakieś rzeczy, jakiegoś środka. Idols. I idoli. To są something, idole. Something between us and God. Coś pomiędzy nami a Bogiem. I call it Catholic system, you know? Ja określam to takim mianem systemu katolickiego. The priest between you and God. Ksiądz musi stać między tobą a Bogiem. God want us to have a direct contact personally. A Bóg chce, abyśmy mieli z nim bezpośredni kontakt, osobisty kontakt. But we always want to be healed by medicine. Ale my zawsze chcemy być uzdrowieni przez jakiś lek, środek. So God. Tak więc Jezus splunął. And then this blind man says, a wtedy ten niewidomy mówi sobie, oh yes, he's doing something very special. O tak, on robi ze mną coś szczególnego. And then Jesus did. I wtedy. And when he had a spit on his eyes and put his hands on him. And asked him if he saw anything. Plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś. Then he said, oh, I see men like trees. Wtedy ten niewidomy powiedział, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Then he put his hands on his eyes again. Potem znowu położył ręce na jego oczy. And made him look up. A on przejrzał. He put his hand on his eyes again. Położył ręce na jego oczy. Then he could see completely. I wtedy ten człowiek mógł przejrzeć, odzyskać wzrok. You know, why Jesus is doing this kind of thing out of sight of all the people? Jak myślicie, dlaczego Jezus robił to wszystko tak, aby nikt poza nim i tym niewidomym tego nie widział? Why? Dlaczego? Jesus is meeting the people where they are. Jezus wychodzi na spotkanie ludziom tam, gdzie oni się znajdują. Jesus look at the patient. Jezus spogląda na pacjenta. And he just has no idea about power of God. I zauważa, że ten człowiek nie ma żadnego pojęcia na temat mocy Bożej. He is totally captured by medicinal mentality. On jest więźniem takiej medycznej mentalności. Captured by medical idols. Jest zniewolony takim medycznym bożkiem. And Jesus does not reject them. I Jezus pomimo tego nie odrzuca go. Jesus come down to his level. Jezus zniża się do jego poziomu. I plunął na jego sometimes he use mud. Oczy, czasami używa błota. Then sometimes he says, open, czasami Ebada. Mówi, otwórz się. And patients, oh! I wtedy pacjent zauważa, że coś się dzieje. So, this patient will think, taki pacjent myśli, his saliva had power. Że w tej ślinie jest moc. Right? So they will go down to the people. I wtedy oni mogą udać się do tych you ludzi. Know what? His saliva was great. I taki człowiek mówi ludziom, to jego ślina mnie uzdrowiła. This is why Jesus always says, to dlatego Jezus zawsze mówi, Jesus says, verse 26, w wierszu 26, then Jesus sent him away, i odesłał go do domu, his house saying, jego nakazując, neither go into the town, tylko do wsi nie wchodź, nor tell anyone in the town. I nikomu nie mów w mieście. Why? Dlaczego? Why Jesus says, please don't say anything. Nie mów niczego nikomu. You know why? Wiecie dlaczego? Because he did not understand this healing process yet.
Dlatego, że ten człowiek nie wiedział, na czym polega proces uzdrawiania. If he go back to town right now, gdyby on udał się teraz do miasta, you know what he will say to wiecie, to the co people? On by powiedział ludziom? His saliva was great. Jego ślina była cudowna. Jesus does not want to be known that way. A Jezus nie chciał, aby go znano w taki sposób. You know, many people say, wielu ludzi mówi, you go to Adventist. Idźcie do Adwentystów. They have a wonderful herbs. Oni mają wspaniałe zioła. That herb works, man. I te zioła, człowieku, one naprawdę oh, działają. My brothers and sisters. O, bracia i siostry. I don't want you to be that kind of people. Nie chcę, żebyście wy byli takimi ludźmi. I want you to direct your patient to the great physician, chcę, żebyście Jesus Christ. Kierowali tych ludzi do tego wspaniałego, wielkiego lekarza, do Jezusa Chrystusa. And make them to know Jesus heal you. I abyście sprawili, by oni poznali Jezusa Chrystusa i Jego uzdrowienie. And this is reality coming to us today. I to jest ta rzeczywistość, która dzisiaj do nas dociera. To be a true member of Remnant Church. Bycie tym prawdziwym członkiem Kościoła Bożego Ostatków. We ourselves has to know the power of God. Oznacza poznanie Bożej mocy. If we don't know how wonderful the power of God is. Jeśli my nie wiemy, jak cudowna jest ta Boża moc. We will also believe in those medicinal stuff. To wtedy będziemy wierzyć we wszystkie te medyczne środki. Don't throw away your herbs. Nie wyrzucajcie swoich ziół. They're good. One są dobre. They're good relieving the symptoms. One pomagają zmniejszać objawy. But remember, ale pamiętajcie, they never heals. One nigdy nie uzdrawiają. Healing only comes from uzdrowienie pochodzi wyłącznie wonderful love of God. Od cudownej Bożej mocy. A Jesus Christ, the great physician. Od Bożej miłości. I to Jezus Chrystus jest tym wspaniałym, wielkim lekarzem. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Oh, how wonderful you are, Father. O, jak cudownym jesteś Bogiem, Ojcze. It is amazing. To jest zdumiewające. That we are made of cells. Że zbudowani jesteśmy z komórek. And the cell's function and the character is determined by the gene. I funkcje tych komórek są zdeterminowane funkcjami genów. And now we found out. I teraz odkrywamy. Our gene is your letters. Że nasze geny to twoje litery. Your word appeared as letters. Twoje słowo objawia się w nas jako litery. How fantastic. Jakie to jest wspaniałe. That's why our genes respond to your word. To właśnie dlatego nasze geny reagują na twoje słowo. That's why our genes respond to your love. To dlatego nasze geny reagują na twoją miłość. That's why our genes respond to truth, but not to fact. Reagują na prawdę, a nie na fakt. That's why our genes respond to the meaning. To dlatego one reagują na znaczenie. Because your word has the meaning. To dlatego, że w twoim słowie takie znaczenie jest ukryte. That's why our genes are responding to the need. To dlatego nasze geny reagują na potrzebę. Because you know our need. Bo ty znasz nasze potrzeby. Oh, you are indeed the creator, Father. Ty jesteś naprawdę stwórcą, Ojcze. You wrote everything on ourselves. Ty wypisałeś wszystko na naszych komórkach. We are indeed letters of you. My naprawdę jesteśmy twoimi literami. Indeed you are Father. Ty jesteś Ojcem. Indeed you are our creator. Ty naprawdę jesteś stwórcą. We give glory to you. My oddajemy tobie chwałę. This is the meaning of the everlasting gospel. Takie jest znaczenie Ewangelii wiecznej. When we know all our body is your letters. Gdy my uświadamiamy sobie, że całe nasze ciało to twoje litery. What can we say? Co możemy powiedzieć? You are our Father. Ty jesteś naszym Ojcem. Even though those people do not believe you. Pomimo tego, że jest tak wielu ludzi, którzy nie wierzą w ciebie. No matter what, you are still their Father too. To ty nadal jesteś ich Ojcem. Oh, how wonderful Father you are. Jak wspaniałym Ojcem jesteś. This is the first angel's message. To jest właśnie to pierwsze poselstwo trójanielskie. This is the everlasting gospel. To jest Ewangelia wieczna. Father, let us understand this. Ojcze, daj nam zrozumieć to. Please write this thing on our genes first. Proszę, wypisz to najpierw na naszych genach. So we may shine this light of this truth. Mogli odbijać światło tej prawdy. To this dark world. W tym świecie ciemności. To this religiously dark world. W tym religijnym świecie ciemności. With the true truth. Odbijać światło tej nowej prawdy. You've given to us. Którą nam dałeś. Please be with us, Father. Prosimy, bądź z nami, Please Ojcze. Empower us. Ty udziel nam swojej mocy. We need it. Potrzebujemy jej. In Jesus name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się o to. Amen. Amen.